Siemanko, witam Was w kolejnym vlogu. U mnie mamy dzisiaj 31 sierpnia. Wczoraj przestało padać, po południu dopiero przestało padać od 2 tygodni. Naleciało tyle deszczu z nieba, ale jestem szczęśliwy. Co prawda jestem w plecy trochę z opryskami na kukurydzę odchwaścić, jęczmieniary odchwaścić. Mam nadzieję, że nie będzie za późno na jęczmień. No i dzisiaj planuję to wszystko zrobić, plus jakieś odżywki jeszcze, no ale oczywiście na odżywki będę musiał poczekać, no nie zrobię tego w zabiegu odchwaszczania, no bo to się mija z celem, ale mam nadzieję, że później nie będzie padać, tak po 3 dniach postaram się już wjechać, no ale dzisiaj sobie jeszcze też przyśniemy trochę do Lisnie, tam mi zostało parę, akurat na kłosa, no i co, działamy, ale on jest brudny, matko cię ratuj. Wszystko takie brudne po tym ostatnim deszczu, jak mnie złapał. Masakra. No, standardowo podstawowa czynność. Kurde mi z tego odsłonika tu coś leci. Kapie i kapie, jak mnie to denerwuje. No ale wiecie jak to jest, denerwuje, ale no nie ma czasu tego zrobić, nie? Odpalić się do przodu. Jest dobrze. Stoi trochę do przodu pochylony, ale jest gitara. Dobra, sprawdzimy ile jeszcze paliwa mamy. Opowiem wam, że ostatnio sam na siebie byłem aż zły. A dlaczego? Ano, dlatego, że jedzie się w pole. Ostatnio lałem pełny zbiornik, nie? Pełny zbiornik paliwa ostatnio lałem. A to ostatnio to było na początku oprysków. Uwierzcie mi, że pojechałem w pole. Pach, 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 pach. Brakło paliwa. Ja cię smolę. Ej, dobra, pół jest. Na dzisiaj mi starczy. Pół baku mi dzisiaj starczy, ale ostatnio jechałem i mi brakło paliwa w trakcie. No i co? Trzeba było dzwonić po tatusia. No i oczywiście, jak ty jeździsz, nie sprawdzisz, jak kołchoźnik jeździsz, nie posprawdzasz, nie sprawdzisz, czy masz paliwo. No, więcej było gadania niż to warte, no ale jakoś dało się radę. Także dzisiaj sprawdziłem, mam pół zbiornika paliwa, więc na dzisiaj na te wszystkie moje hektary mi starczy. Beczki mi się trochę przelało. Nie, po skarpetkach. Pełniuszka naleciała. Ale zaraz szybko wężyk i można lać dalej. Nie, ale szybka awo leci z tego węża. Nie? Jakoś to leci. Dobra, naleci tak z 500 litrów. Pójdę sobie po opryski i będziemy mieszać. A w tym wszystkim najlepsze jest to, rano jak była jeszcze rosa, nie było w ogóle wiaterku, zero, nic. Nawet w gaciach nie wiało. Teraz jak jest piękna pogoda, zrobiła się zero, znaczy może nie zero, no tak, zero rosy. Piękna pogoda, słoneczko, zero rosy, ta wilgotność jest akurat idealna pod opryski. No i co? Wiatr się ruszył. Franca wieje jak głupia. Tak tego nie cierpię, takiego czegoś. Nie ma nigdy warunków idealnych. Ale mamy ejektory, jakoś się da radę, nie? Miejmy nadzieję. No jak nie? Większe ciśnienie. Mamy zalane, oprysk wlany, troszkę się wymiesza po drodze, jak będziemy jechać. Mamy tutaj blisko na ten jęczmień. No jest 800 tam z groszem, no teraz, bo zależy jak stoi opryskiwacz, nie? No ale jest tak 850 litrów, to jest na pewno. Zawsze tam parę litrów sobie leje więcej niż na przykład 4 hektary po 200 litrów. No to jest 800 litrów bite, tak? Więcej ma nie być. Ja zawsze leję sobie z taką małą nakładką. Jakby w razie gdzieś na powczyśniaku coś naszło się, zawsze te parę litrów zostaje, tak? Niczym to nie szkodzi, stężenie jest akurat tak, że jedziemy. Jęczmień mamy pryśnięty, ale stworzył się mały problem. Jestem taki zły na siebie. Tyle czasu jeździłem, któryś rok i nie było żadnego problemu. A dzisiaj narobiłem sobie tylko problemu. Przez nieuwagę moją, można powiedzieć. Tu macie ten jęczmień. Nie jest to kto wie co. Zresztą widzicie. Zaraz wam pokażę.
Nie jest to kto wie co, bo mieliśmy mały błąd. Mały błąd zrobiliśmy przy siewie. A dokładnie taki, że tu było siane dwa razy. Zrobiliśmy źle próbę kręconą. Miejscami widzicie, jakie paski są. Gęstszy, rzadszy, gęstszy, rzadszy. Zrobiliśmy próbę kręconą i waga nas oszukała. Waga nas oszukała i zaniżyła nam praktycznie o połowę. Więc wysialiśmy połowę mniej jęczmienia. No i skapnęliśmy się dopiero jak, w sumie dopiero, skapnęliśmy się już przy sianiu, nie? Ale dokończyliśmy to pole i się okazało, że baterie były słabe już w wadze, tej, którą ważymy sobie, i nas oszukała. I dlatego. No i później drugi raz było dosiewane. Drugi raz było dosiewane na tym, bo tu jest 4 hektary. 4 hektary jęczmienia. Drugi raz było dosiewane i dlatego, no wiecie jak to jest. Pierwszy raz siałeś, później talerzówka poszła też. Na tym nabudowanym agromaszu mamy. Talerzówka swoje zrobiła. Pierwsze ziarno, pierwsze, które było siane, no poszło w ziemię. No i jest takie poprzestrzelane. To, które było siano, siane drugie wyszło. Jak wschodziło, to wschody były tak, no może i równe. Po tym drugim sianiu równe, ale po tym pierwszym sianiu gdzieś jak było naprawdę głęboko ziarenko, to miało ciężko wyjść. Później jak te deszcze padały, to jakoś tam powychodziło. No i dlatego taki jest jęczmień, jaki jest. No ja go spróbuję trochę jeszcze dolistnie podratować tutaj po tym odchwaszczaniu. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A co zrobiłem? Zgniotłem sobie przewód, który idzie, cały sterujący przewód między komputerem a sekcjami. W dwóch miejscach się przerwał. Całkowicie żyła się przerwała. Bo zgniotłem sobie go przy zakręcie. Nie zwróciłem uwagi, że on mi się ten przewód opuścił i przy zakręcie belka go docisnęła do zaczepu. I mam tylko robotę. Patrzcie. Ta trytytka się poluzowała. I tu ten przewód, jak ja zakręcałem, on się znalazł w tym położeniu. W tym położeniu się znalazł, jak zakręcałem, belka ładnie dogniotła tutaj do tego i fajnie się zgniótł. Zobaczcie, tu jest jedna żyła, jest przerwana całkiem. Ja ją tak tylko włączyłem, jakoś tak styknąłem, żeby tylko mi załączyło czwartą sekcję, bo nie było, bo oczywiście kabel przerwany nie dał rady. I zobaczcie, co tu jest. Sakra. Jestem taki zły na siebie, że ja tego nie zauważyłem. Teraz trzeba będzie po prostu go odizolować w zewnętrzną warstwę ochronną. Te żyły, które są poprzerywane, sklicić jakoś, no. No i powiedzcie mi, jak tu się człowiek może nie denerwować? Do tej pory wszystko szło pięknie. A tu dupa. Do obiadu wszystko szło dobrze. Zjadłem obiad i dupa, nie? Wiecie, o kim mówię i o czym. Dobra, nic. Jedziemy. Zobaczcie, tu jak przy zakręcie, jak dogniotłem. Tam, jaka jest zgięta. O, widzicie? Tu. A nic, ten zaczep miałem przedłużać już tyle czasu i jakoś mi się nie udało do tej pory przedłużyć i podejrzewam, że go nie przedłużę już. Bo to jednak trzeba trochę zachodu. Wiecie, jak z tymi zachodami jest. Nie chce się człowiekowi. Dobrze znacie temat, nie? Dobra, jedziemy działać. Wracamy do domu i działamy z tym pieprzonym kablem. O matko. Słuchajcie, mamy wszystko ogarnięte. Co się okazało, tylko jeden przewód był przerwany właśnie od tej czwartej sekcji. Od czwartej sekcji był przerwany przewód. O, tu mi trochę zostało. Bo łączyłem. No i tam te reszty, co nie były przerwane żyły, to po prostu tylko oturina była zdarta, zaizolowałem, tamten przewód zlutowałem, zaizolowałem, no i najpierw zwykła izolacyjna, później odtłuściłem, poszła parcianka i chyba jest dobrze, nie? Ale co nie zmienia faktu, że i tak ten przewód już jest sklejony i mnie to bardzo irytuje. No ale nic. Tak to się mówi, pomidorem się nie ogolić, z tego nie podetrzesz, nie? Jedziemy dalej, teraz będziemy na kukurydzę jechać. Tu już się trochę leje. O.
leci jak nie powiem skąd. Dobra, napełnimy wleje oprysk i widzimy się na polu. No słuchajcie, jesteśmy już na kukurydzy. Tutaj wam pokażę, patrzcie, są takie place. No tutaj wiadomo, wyszedł chwast, nie? Jest fajnie zielono. Tutaj rządki kukurydzy widać, a tutaj już nie. I tu nie ma. Nie ma. Tu znowu jakaś tam powychodziła. Tu jest, a tu nie ma. Zobaczcie. Tutaj jaki jest plac, gdzie nie ma kukurydzy. Tu, o Boże, już się przewrócę. Tu wyszła. Tu oczywiście jej czegoś brakuje, nie? Po chwastach będzie borowy, będzie potas, będzie wszystko, do list nie, to jakoś ją tam odratujemy, ale zobaczcie, nie ma. Teraz tu, ziemia była nagrzana i wilgotna, jak było siane. A patrzcie, co się dzieje. Czekaj, nie mogę znaleźć. Pogrzebiemy trochę. O, tu coś. Nie, to chwasty. Chwasty widać. Gdzie ta kukurydza, czy... O, widzicie? Patrzcie, pozwijała się i nie może wyjść. Gdzieś ją, kurde, i tak zasklepiło. Tą kukurydzę. Widzicie? Niby wyszła. Niby wykiełkowała, ale kurde, nie mogła się przebić. Dobra, poszukamy dalej. Poszukamy następnego. Zobaczcie, jaka ta ziemia jest ussana. Nie była, kto wie jak, ta ziemia mokra przecież. Ładnie była obsuszona. Ciepło przecież było. Szybko wzeszła, naprawdę szybko ta kukurydza wzeszła. A i tak, kurde, gdzieś tą ją zasklepiło tutaj. Na tej twardszej, o tu jest następna, widzicie? Była pod tym, z tą skorupką taką była. Patrzcie, no siedzi tutaj, tam korzonek widzę jest, puściła, to nie będę jej wyciągał. Tu mam kamerę, dam, oj tutaj. No, taką bryłką była przykryta. O, puściła korzonek, dobra, ją tylko delikatnie przysypę. Jedziemy dalej, tu sobie zobaczymy. Chwaścik wypadł. O, jest, widzicie? Patrzcie, tym kamieniem była nakryta. Tym kamieniem. Tu jest, o. Tym kamieniem była przykryta. I ten kamień, o, tak jak teraz była zasklepiona ziemia. Widzicie? Jak to? Czy to nie ma siły przejść? No kurde, ale nie, głęboko była. No, dużo głębiej była posiana. Kurde, gdzieś to tak. Jedna głębiej, jedna płyciej. No. Dlaczego ona się już tu rozwinęła, a i tak nie mogła się przebić. Dobra, delikatnie ją tak. No i tu są takie place. Tam jest ok, powschodziło. Tu, tam jest plac. I tam jest plac. Później tam dalej przy granicy. Ale nic, trzeba jechać dalej. Ogólnie ma 7 liściów. Liści ma. Trafiłem. Ma 7 liści. 6. 6 ma tak średnio, a 7 liść to jest tak naprawdę już, gdzie po prostu szybko wyszła, była na ta kukurydza, nie była głęboko ziarenko i wyszło, to jest dopiero 7 liści, ale można pryskać spokojnie. Jedziemy.
pokażę wam kolejne miejsce. Tu ogólnie ziemia jest czwórka, ale tak, no tu widzicie, fajnie powschodziło, tak? No jest sprawę. I co jeszcze wam pokażę, ale to za chwilę. No i patrzcie, bryły, nie? Fajnie bryły, nie ma kukurydzy, znikła. Znikła kukurydza. Dosłownie znikła. Gdzieś będziemy jej szukać. Nie jest to, kto wie jaka ziemia, żeby jakaś była naprawdę sucha, zasklepiała. Nie była zasklepiała, ta kukurydza wyszła po paru dniach, naprawdę szybko. A i tak, czekajcie, dobrze idę? Dobrze idę. Niekiedy widać jak, o, tu jest, ominąłem rajkę, nie w tą stronę. Patrzcie, tu widzicie? O, tu wyszła, naprawdę płytko jest, zobaczcie. Płytko było, a gdzieś ją kurde zasklepiło. Tutaj zobaczymy. Zobaczcie, mogę, jakiś kamień. Nie widać. No nie, to jakiś słoma. Chwasty powychodziły. Chwast, taki drobny chwaścik. A i tak franca wyjdzie. A kurde, kukurydza przecież powinna sobie poradzić. To nie jest jakaś ta mała roślina. Patrzcie, gdzieś mi tu albo siewnik przepuścił, albo po prostu tak głęboko jest. No patrzcie, musiał chyba siewnik przepuścić. No i nie powschodziło. Tutaj nawet nie widać, żeby gdzieś, zobaczcie, nie ma nic. Nawet żeby gdzieś wąsek wyszedł, szpilka żeby wyszła, nawet szpilki nie ma. Będziemy szukać. Nawet szpilki nie ma, żeby wyszła. No nie ma. Albo ją po prostu ptactwo wybrało. Ale dużo jest takich właśnie miejsc jak tutaj, gdzie ona po prostu zasklepiło ją i nie wzeszła. Ale tam poprzednio co ryłem, to autentycznie nie było tej kukurydzy. Naprawdę jej nie było. Bo po tych deszczach, powiem wam, że ziemia namokła, tak? Nas strzęczyła się i ta kukurydza wyszła, poradziła sobie te deszcze. Ale patrzcie, tutaj kurde ani jednej szpilki, nie ma nic. Musiałem ptaki w Francji wybrać, żurawie. No bo patrzcie, tu jest jaka duża, widzicie? Tu też wyszła. O. Poradziła sobie, wyszła, tak? No tu. Szukamy. Nie sądzę, żeby tak głęboko już było. Nie ma. O, tu jest dopiero. Tak? Tutaj nie ma. A co najmniej z 5 ziarenek powinno być. A nie ma. Jedziemy dalej. Tu zobaczymy. Bryłki zdejmiemy. Tu jest dopiero. No to jednak wyszło. I zobaczcie, płytko. Ona naprawdę płytko jest. Tylko te, o, pieruńskie bryły były. I dlatego. Ale śmiem twierdzić, że zobaczcie, tu jest taka duża. Porównanie. 1, 2, 3, 4. No, piąty liść się wykształca. A tu szpileczka. Tu, widzicie? Też szpileczka. Patrzcie. Co by nie umiała poradzić. No tu akurat głębokawo ją rzuciło. No. Tu ją rzuciło głębokawo. Tutaj też. Widzicie? No. Tak to jest. I tak to właśnie jest z tymi naszymi uprawami, ale pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Będę musiał jakimiś aminokwasami podratować za jakieś parę dni. Bo naprawdę zazłościłem się po ostatnim deszczu, w sumie nie deszczu, tylko gradzie. Patrzcie. Widzicie to? To jest wszystko od gradu. Patrzcie. Te białe ślady to też są uderzenia od gradu. Tak samo tu. Praktycznie 80% plantacji jest zniszczona gradem. Jedziemy dalej. Patrzcie tutaj.
Widzicie to? Jakie zniszczenia? To jest wszystko grat. Tutaj jest na przykład większy. 6 liści. Zobaczcie, jaki gruby liść. I co zrobił grat? To jest normalnie niemożliwe. Po ostatniej ulewie, jaka była, to było w sobotę. Dzisiaj mamy wtorek. Po sobotniej ulewie po prostu przyszedł 5 minut, nawet nie 5 minut. 2 minuty, 3. Z zegarkiem w ręku, dosłownie 2-3 minuty padał ten grat. Dosłownie przyszło, ścięło, zrobiło się biało na podwórku. Mówię, oho, ciekawe jak rzepak i ciekawe jak kukurydza. Rzepak nie ucierpiał. Naprawdę myślałem, że rzepak będzie gorzej, ale rzepak nie ucierpiał. No ale ucierpiała właśnie kukurydza. Wszędzie tak jest, zobaczcie. Tutaj gdzieś gdzie niegdzie, o, tu troszkę na tym liściu. Na tym liściu troszkę. Tutaj, no, całe liście są. Ten jest pocięty. Patrzcie. A taki chwast jest cały. Nic mu się nie stało. Tu też. Dwa ziarenka przy sobie. No, jedna wyjdzie, druga nie. Z czasem jedną szlak trafi. No, ale mniejsza z tym. Zobaczcie tutaj. Następne. To jest poezja. Ale miejmy nadzieję, że jakoś dojdzie do siebie i dolicnie. Patrzcie tutaj. Tutaj oczywiście brakuje jej czegoś. Będziemy ją ratować. No ale zobaczcie na te liście. To co się tutaj stało, to jest... O, o pomstę do nieba. Oczywiście piękny deszczyk. Ładnie cieszył, no ale ten grat niekoniecznie. Dobra, słuchajcie, kukurydza wysięta, ja będę kończył. Sobie tylko jeszcze takie obejście zrobię na tym swojej pszenicy i przężycie. Będziemy kończyć dzisiaj taki na spontanie, szybciutko, bo dawno nic nie było. Taki króciutki vlogek z pryskania i to na tyle by było. Następnym postaram się coś troszkę więcej wam pokazać. A na dzisiaj to dziękuję za to, że byliście. Jak się spodobało, to łapeczka, subek. I dzięki, trzymajcie się, do następnego.